Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu z naszym gościem, Olegiem Kulikiem, artystą rosyjskim, chociaż urodzonym w Kijowie. I z tego, co dzisiaj nam Olek zdradził, też po rozmowie z jasnowidzem, który kiedyś był Polakiem w przeszłości. Czyli narodowość jest skomplikowana, ale bliska temu obszarowi naszemu tutaj geograficznemu. Olek Kulik jest artystą, który już u nas gościł w Zamku Ujazdowskim. Miałam olbrzymią przyjemność zorganizowania mu wystawy w 2001 roku. Wtedy przyjechał tutaj do Polski poprzedzony famą bardzo radykalnego, bardzo bezkompromisowego performera. Performera, który w swoich akcjach zdecydowanie przekraczał wszystkie pola sztuki i to, co w tej sztuce było tolerowane. Przekraczał to po przyjęciu takiej persony psa, czyli jego takie najbardziej znane performensy z lat 90. To był właśnie Olek Kulik jako artysta pies. Nie będę o tym teraz opowiadała, bo to jest temat wykładu, więc najlepiej o tym powie sam artysta. Natomiast kiedy Olek przyjechał do nas w 2001 roku, to wbrew oczekiwaniom publiczności, prawdopodobnie też dziennikarzy, wbrew oczekiwaniom, że tutaj też będą takie bardzo brutalne akcje czy performensy, Olek wykonał wtedy, zrobił dwie prace. Jedna nazywała się Rodzina przyszłości, druga nazywała się Gołębnik. I one były o miłości. One były bardzo piękne, bardzo łagodne, bardzo takie właśnie nasycone dobrymi emocjami. I to był też, myślę, pewnego rodzaju znak też zmiany myślenia o tym, co w sztuce jest ważne, jaka nastąpiła w latach 2000 w twórczości Olega Kulika, o czym on też opowie później. Myślę, że to chyba tytułem wstępu już jest wystarczające. Po zakończeniu tego, co Olek będzie miał tutaj nam do pokazania, do powiedzenia, oczywiście zapraszamy Państwa też do zadawania pytań, więc wszystkie jakieś takie już dopytywania samego artysty to zostawimy sobie na później. Można się tutaj wcisnąć jeszcze, zapraszamy bardzo, żeby Państwo też mogli uczestniczyć w tym spotkaniu. Na pół. Na pół. Także ja ze swojej strony na razie przynajmniej dziękuję bardzo i proszę Olega o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, Ewo. Bardzo dziękuję. Faktycznie 15 lat temu robiłem bardziej nieco radykalne jednak projekty. No oczywiście to były projekty o miłości, ale to było faktycznie życie rodzinne z psem we wszystkich szczegółach i psychologicznych, i fizjologicznych. I życie obłąkanego w Gołębniku, który fotografował ludzi, ale mieszkał z gołębiami. Po prostu był formalnie wykonany, tam były fotografie wszystkie. Tam nie było żywego działania człowieka i człowieka, więc te projekty nie były odbierane jako jakieś takie strasznie radykalne. Oczywiście bardzo fajnie byłoby pomówić tutaj o akcjonizmie. Nie wiem, o ile ten gatunek jest rozwinięty, czy też interesujący nawet tutaj w Polsce. Ale w Moskwie, w Rosji, tutaj teraz to jest jedyny gatunek, który pozwala w ogóle cokolwiek powiedzieć o tym świecie. Nie wiem, na ile znajomi jesteście Państwo ze specyfiką polityki naszej sytuacji, ale z Moskwy wygląda to zupełnie fantasmagorycznie, żeby nie powiedzieć paranoidalnie wręcz. Paranoidalnie w rozumieniu buddyjskim, że ta właśnie iluzja
które istnieje cały czas, podejrzewaliśmy, faktycznie jest prawdą, że nie była to żadna rewolucja, a taka ogromna iluzja, która zapanowała na tak wielkim terytorium i wszyscy mieszkańcy tej ziemi zmuszeni są poniekąd dochodzić, gdzie kończy się rzeczywistość, a gdzie zaczyna się sztuka, czy też sztuczność, gdzie jest świat prawdziwy, a gdzie zaczynają się fantasmagoryczne wymysły. Dotyczy się tak samo sztuki i proszę Państwa o wybaczenie, może mówię nie do końca zrozumiale, bo chciałbym powiedzieć nieco wam o kontekście. Wydaje mi się, że dla Polski jest to bardzo ważne. Doskonale rozumiem, że macie Państwo pewną ideę na temat tego, co może dziać się w Rosji, konkretnie w Moskwie, że bardzo aktywnie uczestniczycie Państwo w tych wszystkich historiach przestrzeni poradzieckiej na Ukrainie i w Rosji, i na całym świecie zresztą, ale jest też pewna strona zewnętrzna sprawy, którą wszyscy znają, a są też tak zwane wyobrażenia o człowieku rosyjskim, radzieckim czy poradzieckim, które mało kto rozumie, szczególnie mało kto rozumie tam z tych ludzi, którzy tu mieszkają. Niedawno przyjeżdżał do mnie ojciec. Ja się urodziłem w ogóle w Kijowie. Ja jestem Kijowianin, nawet Ukraińcem niestety jestem. No, niestety dla Moskwy. Mieszkam w Moskwie. Jestem moskiewskim artystą. I przyjechał do mnie niedawno ojciec. Ojciec, który bardzo przejmował się tym, że w rosyjskiej telewizji cały świat pokazany jest jakby w krzywym zwierciadle, że ani słowa nie ma tam prawdy, że wygadują jakieś totalne bzdury, opowiadają jakieś bajki o żelaznym wilku, a nie programy informacyjne z rzekomo bardzo poważnymi historykami, psychologami, którzy opowiadają, że Ukraińcy to są debile jacyś, że w ogóle nie mają narodowości, że to są ludzie, no nie wiem, w ogóle nawet nie ludzie, no i tak dalej w tym guście, prawda? I no cóż, trafiła się teraz wojna w Syrii i mój ojciec przyjeżdża do mnie, siedzi przed telewizorem. No i znowu taki, widać, że zagubiony, niewiarygodnie mówi, tato, co się stało? A ojciec mówi, nikt nie mówi o Ukrainie. W ogóle mówią, nie, Ukraińcy to są w ogóle nasi przyjaciółmi, w ogóle bracia i nie ma najmniejszego problemu. Ale jeszcze wczoraj przecież słyszałem, że to w ogóle wrogowie, trzeba ich wszystkich wymordować do gazu. Co się stało? Ja mówię, tato, zmieniła się koncepcja. Mówię, jak to koncepcja się zmieniła? Na Boga, przecież to nie jest sztuka, to są ludzie, to jest życie. Ja mówię, tato, no na Ukrainie to jest życie. W normalnym innym kraju to jest życie. No, a dla nas to jest sztuka. Jesteś po tamtej stronie lustra. Już się do tego przyzwyczailiśmy. Jutro się obudzimy. No. Powiedzą nam, że trzeba się modlić do Boga. Będziemy się modlić, krzyże, żegnać się szeroko. Potem powiedział, że nie, Boga nie ma. Niszczymy wszystkie cerkwie, palimy ikony. I wszyscy radośnie pobiegniemy palić cerkwie. A jeżeli powiedzą wam, że nie wiem, biegać tam na golasa i gryźć ludzi po nogach i powiecie, że jesteście zwierzętami, to gotowi jesteśmy i to robić. Mamy absolutnie unikatowy kraj. Wszyscy są artystami. A ludzie gdzie? Ja mówię, a ludzie już nie żyją. Tyle. Od takiego delikatnego może wstępu chciałbym zacząć to spotkanie, od moich pierwszych akcji, które swego czasu nie spotkały się z dużym zrozumieniem. To było uważane za takie, no może nie to, że obraza, no ale że jakieś tam osobiste moje schizy, prawda? Schizy człowieka, który nijak nie może wpisać się w proces zmiany w naszą wielką ojczyznę Rosję, która zrzuciła z siebie okowy komunizmu. Tak się mówiło 25 lat temu przynajmniej. I bo śmiałym krokiem idzie ku nowemu światu budować lepszą demokrację, budować kapitalizm, budować wolne społeczeństwo, gdzie każdy może robić, co tylko mu się żywnie zamarzy i robić, co chce. Ale to, jak ja to postrzegałem, to było raczej podobne do zoo, kiedy nagle otworzyły się klatki i wyskoczyły zwierzęta. I zaczęły się nawzajem pożerać. Zaczyna się ogromna, drapieżna, zupełnie przez nikogo niekierowana rzeźnia. I jako artysta, na przykład zupełnie nie rozumiałem, co można, czy trzeba robić artyście, jakie w ogóle można by próbować malować obrazy, jakie media można by wykorzystać w tak strasznie dynamicznie zmieniającej się sytuacji, gdzie tak naprawdę zginęły wszystkie instytuty.
Myślę, że w Polsce też mieliście podobny okres, kiedy nagle zamknęło się Ministerstwo Kultury, kiedy zamknęły, zostały wszystkie państwowe galerie, wszystkie oficjalne struktury upadły, a nowe? Nowych nie było widać, była tylko ulica. Był wyłącznie dziki kapitalizm, jeszcze z takim mocno gangstersko-hipistowskim duchem. I zaproponowałem, nawet nie to, że zaproponowałem. Chciałem to robić, dla mnie to był koniec sztuki, rozumiecie? No jaka może być sztuka, jeżeli nie ma instytucji państwa, jeżeli nie ma się do kogo zwrócić, nie ma widza, nie ma człowieka. Wokół tylko takie, tylko ci nowi Ruscy, prawda? Jak to ich nazywamy? No. Byli starzy Ruscy, którzy nagle gdzieś zniknęli i wszyscy pojawili się zupełnie nowi. I ci nowi ludzie byli tacy, raczej podobni, taki, właśnie rozlazły, takie rozlazły zoo. I miałem takie wrażenie, że w tym jest pewna nutka czegoś pozytywnego, idiotycznego, debilnego, ale pozytywnego. Że człowiek nawet pozbawiony kultury, nawet pozbawiony w ogóle człowieczeństwa i stanu ludzkiego, zdolny jest do autorefleksji. Ale ta refleksja przechodzi już na poziom fizjologii. Fizjologia, twoja fizjologia, czy się czymś różni, czy nie różni? Czy jesteś w stanie istnieć jako zwierzę, tylko korzystając z nóg, rąk, zębów, oczu? No i co będzie się z tobą działo? I co dzieje się ze społeczeństwem? I zrobiłem taki performance, myśląc, że będzie to w ogóle ostatni performance, przynajmniej w mojej historii. Zaraz pokażę króciutki kawałek. W pewnym sensie wydawało mi się, że to jest krańcowy, wtedy też i teraz też mi się wydawało, że to jest krańcowy czyn człowieka, utrata człowieczeństwa, utrata twarzy ludzkiej i stanie się czystą namiętnością, namiętność, strach, ból, poniżenie, to co odróżnia właśnie nieludzkość. Nieludzkość. I wydawało mi się, że jest to sytuacja stracona, że to nie jest życie. Tak nie może to wyglądać. Życie samo się w tym nie rozpozna. To był gest, metafora, ale okazało się, że było trochę inaczej. Okazało się, że nagle pojawiła się masa prasy. Strasznie żywa reakcja na to, że to jest rzeczywiście odzwierciedlenie czasów, że wszyscy jesteśmy tacy dzicy i goli, że wszyscy jesteśmy wyrzuceni na ulicę, nie wiemy, co zrobić dalej. Że razem z upadkiem komunizmu cofnęliśmy się cywilizacyjnie, jesteśmy jak dzikie zwierzęta. Ale co najważniejsze,
posypały się, wyobraźcie sobie, zaproszenie na wystawę. Co było absolutnie zaskakujące. Że to był skandal. To był taki gest, no, ostateczny. Robisz ostateczny gest i wychodzisz. Pierwsze miejsce, gdzie mnie zaproszono, to był Zurych. Akurat była tam wystawa bardzo duża. Nazywała się Znaki i Cuda. Przyjechałem do Zurychu i zacząłem opowiadać o swoim performensie. Zaproszono mnie tam właśnie z psem. No i mówię, że może mimo wszystko jestem artystą, może zrobię coś innego, bo no w sensie mogę, nie wiem, i jako model wam tu zatańczyć, i jako ptaszek zaśpiewać, i w ogóle jestem niezłym rzeźbiarzem. Nie, mówią, wiecie co? My potrzebujemy namiętności, potrzebujemy tego napięcia, tego niesamowitego dramatyzmu tej sytuacji, tak żeby to była prawdziwa Rosja. Mówię, dobra, ale ja nie gram psa, ja staję się psem, ja jestem słabym aktorem w ogóle. Ja staję się niebezpieczny. O, super, nie? Super, po prostu. No dobra. No i kolejnego dnia przychodzę tam i mówię, no dobra, a gdzie mam miejsce, nie? I tutaj do dyrekcji chyba, nie wiem, czy dotarło, czy w ogóle zaczęli myśleć. I mówię, nie, no wiesz co, ale może faktycznie masz rację, rzeczywiście, goły człowiek, tak, latasz na czworakach, może kogoś ugryzie. Nie, może lepiej nie róbmy tego performance'u, nie? Mówię, ale zaraz, dlaczego? No, w sensie, to co będziemy robić? A nic. Nie będziesz uczestniczyć. I w ogóle nie jest pan artystą. Mówię, ale zaraz, przecież mnie zaprosiliście, zapłaciliście za bilet i w ogóle wczoraj mówiliście, jakim jestem wielkim artystą, że w ogóle jestem odzwierciedleniem czasów. No co wie, jak ten Putin tutaj? No tak nie powiedziałem wtedy, nie no. Ale wyszedłem na ulicę, tam poważne muzeum, nie wiem, może znacie, taka dama bardzo szanowna, Bicie Krieger, mówi, powiedziała mi, że nie jestem artystą, rozumiecie? No i co, no, pozostało mi tam, nie wiem, $10 w kieszeni, kupiłem sobie herbatę, upiornie drogą, wypiłem z żoną i powiedziałem, no dobra, no, skoro mnie nie ma, to mogę robić, co chcę. Kupiliśmy łańcuch. Godzinę przed wernisażem przyszli następnego dnia, przywiązałem się do drzwi i całą godzinę nikogo nie wpuszczałem na ten wernisaż. To się zakończyło oczywiście gigantycznym skandalem, po prostu niewiarygodnym. Więzienie, kara, no po prostu. Ale przynajmniej wywalczyłem to, że Bicie Krieger wie, że jest taki człowiek, artysta. No zobaczcie, jak to wyglądało zresztą kawałek. To był bardzo ważny performance. Help!
Nehmen wir wieder was Leine. Das ist Teil von der Ausstellung, das ist inszeniert, das gehört dazu. Lernt es doch! Es gehört dazu, es ist wirklich dazu. Ich bin ein Sascha! Help!
No вот. Эта акция, в общем-то, изменила. Ну и та акция zmieniła wszystko, w zasadzie wszystko w moim życiu, bo był tam ogromny skandal, ogromne zainteresowanie prasy i no myślałem, dobra, teraz już po mnie, nie? Już w ogóle przestanę zajmować się sztuką i czymkolwiek, że już nikt nigdy mnie nigdzie nie zaprosi i nigdzie nie zabierze. Ale o dziwo, no, jak sami widzicie, no, im więcej państwa islamskiego, tym bardziej ich kochają w Europie. Tutaj było to samo. Im bardziej gryzłem ludzie za dupę, tym bardziej ludziom się to podobało. I potem był już zupełnie fenomenalny skandal w Sztokholmie, gdzie po prostu była wystawa, nie będę tego tu pokazywać. Możecie mi uwierzyć, no musicie mi uwierzyć na słowo. Wystawa nazywała się Interpol i była poświęcona dialogowi wschodu i zachodu. Jest to bardzo ważne. Teraz takich wystaw już praktycznie nie ma. Teraz jakieś są dialogi, ale wszyscy niby wszystko rozumieją, wszystko wiedzą. No ale wtedy, we wczesnych 90-tych latach, bardzo aktywna była ta wymiana wystaw i artystów pomiędzy krajami byłego obozu socjalistycznego z tak zwanym Zachodem. I była to taka ogromna wystawa międzynarodowa, gdzie no praktycznie każdy zaproszony artysta przez kuratora zapraszał jeszcze kogoś ze sobą, obowiązkowo z innego kraju. I wszyscy artyści wymieniali się oczywiście opiniami, robili jakieś wspólne instalacje i po dwóch latach tej twórczości kuratorskiej wszyscy się pokłócili. Zupełnie nie wychodziło z tego żadnego dialogu, ani pomiędzy Wschodem a Zachodem, ani pomiędzy jakimikolwiek konkretnymi mieszkańcami Norwegii, Ukrainy, Polski i innych. No, na pewno były tam jakiś polski artysta, no, Hammer bodajże. I z Niemiec ktoś. Każdy miał jakieś zupełnie niewspółmierne do czegokolwiek chęci, życzenia, zamiary i dosłownie dwa tygodnie. Wcześniej szwedzki artysta Ernst Billgren powiedział, że pomiędzy ludźmi nie jest możliwy dialog. Zaprośmy zatem zwierzęta. No, to było oczywiście powiedziane na zasadzie żartu, ale kurator Wiktor Medziana też powiedział, a my mamy zwierzaka. Mamy artystę zwierzaka, Olega Kulika. I w taki sposób trafiłem w ten ostatni projekt. I w końcu, przy czym, zaznaczam, raz jeszcze, dzwonią do mnie, zapraszają, mówią, a chcę pana zaprosić tutaj na taką wystawę. Proszę przyjechać. A niech pan powie, pan przywiezie swoją obrożę, czym mamy panu kupić? Ja mówię, kurczę, no wie pan, ale jestem artystą, nie? To jest moja ulubiona gadka. Jestem artystą, mogę nie tylko biegać jako pies, gryźć ludzi i w ogóle, ale potrafię też bardzo wiele innych rzeczy pokazać, numerów, mam ogromny portfel tego, prawda? No tak, tak, no rozumiemy wszystko, ale wie pan, tak bardzo nam się podoba ten napięcie, ten dramatyzm. No przyjechałem, no i tam już w Szwajcarii była zbudowana budka, taki dom taki, doghouse, prawda, budę dla psa. Była ta buda, gdzie miałem sobie mieszkać. Wszystko tam było przygotowane. Bardzo się im to podobała, ta idea, żeby pokazać Rosję jako takie dzikie zwierzę. I postanowiłem ich oszukać i nie być agresywnym psem. Zmienić amplua. Znaczy, skoro nie pozwalają mi być nikim innym niż psem, chcą, żebym był psem agresywnym, a ja będę dobrym psem. Do tej miski poprosił, żeby mi nalać wina. Wlazłem do budki i spałem w niej. Spałem niezbyt długo, jakąś godzinę. Później widzowie zaczęli przychodzić i ciągnąć mnie za łańcuch. Ciągali, w końcu nie wytrzymałem. Wybiegłem i kogoś ugryzłem. Wybuch z tego, niewiarygodny skandal. Okazało się, że go pogryzłem do krwi. No tak, to się zdarza ze stresu. Ta osoba bardzo krzyczała, została wyzwana policja, wszyscy płakali, to w ogóle niesamowite ruiny, wszystko porozwalane.
A ja jeszcze byłem bez okularów, widzę policjant, widzę, że biegną jacyś ludzie i machają szablami. I w Szwecji okazało się, że mają drewniane pałki takie. No i znów zaczęli mnie przesłuchiwać i tak dalej. Akurat chcę opowiedzieć w tym momencie nie o tym, jak to zostało odebrane, bo dla mnie to była fenomenalna historia. Ja jestem tradycyjnym artystą, bardzo lubię rysować, rzeźbić, bardzo lubię przyrodę. Zdecydowanie nie miałem zamiaru biegać nago i gryźć ludzi. Jestem uczciwym artystą i ten obraz, który działał, był przeze mnie rozwijany, ale w procesie tego pojawił się taki temat, a gdzie jest sztuka. Czy to w ogóle jest sztuka? To nie ja zająłem się tym tematem. Ten temat został podjęty akurat przez moich kolegów i przez widzów w Rosji, w Moskwie. No jeździsz na te wystawy, bez przerwy kogoś gryziesz i ty reprezentujesz Rosję. Czyli po pierwsze, to nie jest Rosja, a po drugie, ty nie jesteś artystą, a po trzecie, to nie jest sztuka. Oczywiście, wybacz. Że tak mówimy. I trzeba było cały czas tłumaczyć, na czym polega ta sztuka, gdzie jest ta sztuka. Z punktu widzenia tradycyjnego odbioru, to jest oczywiście warsztat, jest to forma sztuki i chcąc nie chcąc zacząłem mówić o człowieku jako o człowieku nowym, który otworzy sobie jakiś... otwiera dla siebie nie ten boski umysł, tylko swoje ciało, które jest, któremu nic więcej nie trzeba, które jest piękne. Biegając jako pies, odkryłem sobie coś bardzo ciekawego, że zdecydowanie ciekawy jest obserwować ludzi tak jakby nie będąc człowiekiem. W pewnym sensie pozbywa się człowiek pewnego rodzaju napięcia. Owszem, jest trochę niewygodnie fizycznie, trochę jest wstyd być gołym, ale to nie trwa zbyt długo. Kiedy coś takiego jest, to jest to jakby błogosławieństwo. Wchodzi się w coś w rodzaju hipnozy. Nie dotyczą człowieka te wszystkie strachy. To pokazanie, że ty jesteś buddystą, katolikiem, czy Rosjaninem, czy Amerykaninem, czy idiotą, czy kosmonautą. Jest się jakąś istotą żywą, która po prostu z ciekawością patrzy i która jest ciekawa i która nie musi się bać. Jeśli się biega na czworakach i jako goły człowiek, to jest najlepsza terapia. Przestaje się człowiek jąkać, czuje się prawdziwym człowiekiem, może zrobić wszystko, co chce. Może pomyśleć, może ma fantazję, ma wyobraźnię, ma wszystko, co tak naprawdę jest niezbędne, żeby być człowiekiem. I znów wokół człowiek widzi, że są jakieś takie istoty, które patrzą się cały czas, kto co pomyśli, kto co powie, jak kto się do kogoś nastawi, czy jak kogoś wystawi, w jaki sposób. Także jest to taki właśnie społeczny szep jakby. I ja sobie zdałem sprawę z tego, że performance jest sztuką. Nawet to nie ja wymyśliłem, a może ja, ale kiedyś wygłaszałem wykład w Ameryce i to mnie bardzo zdziwiło, że sztuka performance polega na tym, że niczym nie różni się performance od życia. I wierzy się mu absolutnie, w odróżnieniu od teatru, w odróżnieniu od malarstwa, od rzeźby, od jakiejkolwiek innej formy sztuki, to jest czysta prawda. Ale sztuka zaczyna się wówczas, kiedy to jest prawda. Kiedy zatrzymuje ona potok życia realnego i sprawia się, że ta żyć zaczyna się kręcić wokół tego. To tak jak skandal. Patrzymy na to, patrzymy, wierzyć w tym. O, wariat. O, widzicie, chciałbym was tylko do tego przekonać, że mówią, a jak tak, to w porządku. Jeśli się tego nie powie, to wzywa się policję. W Ameryce możemy powiedzieć, że a, to tak nie można. Teraz, jeśli w Ameryce coś takiego zrobicie, to was posadzą. Jeśli kogoś ugryziecie, to pójdziecie do więzienia. Jeśli coś takiego zrobicie, tak jak robią wszyscy akcjoniści rosyjscy, to nie jest, to nie jest sztuka. O, tak mi powiedzieli dosłownie rok temu w Stanach. A co to takiego jest akcjonizm? Jak to? Czy tu jest jakiś scenariusz? Są jakieś role?
Przecież to jest teatr. Znaczy, ludzie rozumieją performance jako słaby teatr, a to nie jest teatr, to jest spontaniczne działanie. Prawie psychoza. Ale wymyśla się nie tylko to, nie myśli się tylko nad tym, co się zrobi, ale jak sfotografują człowieka, jaki obraz pojawi się, jakie zdjęcie pojawi się w mediach, czy to jest pożądane, czy też niepożądane. Jeśli tak powiem, to jest tak jakby rozsądne wariactwo. To znaczy, to jest co często, na co ludzie wpadają, ale nie kontrolując się, nie postrzegając tego jako gest, tylko że jest to sposób zmiany punktu widzenia. A to powinna robić właśnie sztuka. Sztuka powinna nas doprowadzić do tego, że patrzymy czysto, świeżym spojrzeniem na rzeczywistość. I była taka właśnie dyskusja, panowała w latach 90. No dobrze. Kiedyś w Ameryce, Amerykanie są straszliwie tempi, musiałem powiedzieć, konserwatywni. Ja im mówię o gruszce, oni mi o pietruszce. A ja mówię, że to nie jest teatr, to jest spontaniczne działanie. A może nie, może to nie wychodzi. Oni, tak, my rozumiemy, my też mamy wiele spontanicznych działań. Tak, no to pokażcie mi jakiś przykład. No ja, jak zaczynam mówić o Amerykanach, to jest dla mnie taki naprawdę bolesny temat. Tutaj gdzieś o Ukraińcach, a dla mnie Amerykanie. Tak? I zaczynają opowiadać o skandalach w telewizji, których ja nie widziałem. No ale mówię, że no dobrze, ale wy jesteście współczesnymi artystami, jesteście magistrami na uczelni. Jakie wy robicie performance? Oni mi opowiadają, że performance gdzieś tam, gdzie zapraszają kogoś do telewizji i przed kamerą zaczynają malować obrazy, czy jakieś aplikacje. A więc to jest jakaś taka społeczna psychoterapia, tak jakby teatr, czy otwarty warsztat, work in progress. A więc coś w rodzaju bardziej reklamy, żeby pokazać, o, jak działa warsztat artysty. A gdzie jest tutaj działanie społeczne? Gdzie jest społeczna rzeźba? To, co rozumiał Beuys. Czym się Beuys różni od wielu innych artystów? Że artysta cały czas znajduje się w procesie tworzenia. W jaki sposób się koncentruje po prostu i maluje obraz albo rzeźbi. A artysta akcjonista widzi jakieś napięcia społeczne i wykonuje jakiś gest. I widzi się, że poszła jakaś taka fala, zupełnie zmienia się stan. I ten stan utrwala się w umysłach, w pamięci, albo nigdzie nie zostaje, prawda? Zostaje tylko w naszych sercach. I czasami prasa też również jakoś reaguje. Rozumiem, że to były tutaj pewne spory i tutaj przede wszystkim rosyjskie społeczeństwo zupełnie odrzuciło tego rodzaju sztukę. My, ja i moi koledzy zostaliśmy zupełnie zmarginalizowani. Rosja nie uznała się siebie sama, nie poznała się w tym obrazie, ale w latach 90. pojawiły się młodzi ludzie, którzy pomagali i pojawiła się grupa Wojna. Może ktoś wie, został namalowany, został członek. Może pokażę tutaj te prace młodych ludzi i zaczęto rozmawiać o sztuce, ale już jako sztuce. To był taki jakby aktywizm, czy taka aktywność trochę polityczna. Zaraz to Państwu pokażę. O, taka była akcja na Placu Czerwonym. Nazywa się Chuj na Placu Czerwonym. Lenin Chuj. To jest zrozumiałe słowo, tak? Tłumaczę tak, jak pan mówi. Młodzi artyści wyłożyli to słowo składające się z trzech liter przed samym mauzoleum Lenina. I to było omawiane przez całą Moskwę. Jak można to było zrobić w takim świętym miejscu? Takie słowo ułożyć. Nazwali naszego Lenina takim słowem. I nawet był proces sądowy i taki poeta Wozniesiński powiedział w czasie procesu sądowego, on ich bronił.
Oni nie nazwali Lenina. I powiedział, że oni nie nazwali Lenina chujem. Jak to tutaj? No, ale to jest dowód. Jeśli by go nie nazywali, to byłby Tiret. A tak? A to jest oddzielnie. Mamy Lenina, a oddzielnie chuj. Tym niemniej, taka była właśnie akcja. Druga akcja tego artysty nazywa się Gulliver w gościach u Bulimbrugów. To bardzo ważna akcja. Jeden artysta, drugi artysta, wielki artysta, brązowy, taki jakby z brązu, prawda? Tak jakby władza. Pamiętacie Państwo takie, jak to się nazywało? Nie, miedziany jeździec, czy nie miedziany jeździec, tylko tam Don Juan, który podawał rękę artyście. To jest Majakowski, odlany z brązu, i mały artysta Kosmałowski, który wszedł mu na ramię i wypalił tam cygaro. A więc nowy burżuazyjny sposób życia i nowy człowiek. I teraz można było, że w tym momencie dodać tego Tolika tam, tego Anatolia. I widzicie Państwo, jaka niesamowita forma tutaj, bardzo symboliczna. Co jest tam. To jest bardzo ważne z punktu widzenia sztuki. Jest to sztuka, która realizowana jest bardzo szybko i bardzo szybko niknie. Ale to jest tak jak pocałunek ukochanej osoby, która zmienia całą chemię, całą krew. Dlaczego tak mało jest dobrych performansów? Jest ich bardzo mało. Wszyscy robimy performansy, prawda? Nawet Marina Abramowicz. Ale to jest jakiś obrzydliwy teatr po prostu. Nie, Marina Abramowicz, kiedy była przyjaciółką świetnego artysty, robiła świetne performance, ale to było takie lewackie podejście, że to jest życie jako sztuka, więc tam było porozwieszane, a tak naprawdę było tak jakby doznanie bóli, doznanie cierpienia, to było jakby antyestetyczne. To było coś bardziej jako pokazanie po prostu człowieka. W latach 70. wszystko naprawdę było bardzo radykalne. Kiedy uważano, że twórczość jest czymś świętym. Dzisiaj to w ogóle nie jest nikomu potrzebne, nikogo nie obchodzi. A już zniszczenie sztuki to ludzi denerwuje. Także tak. I to ich obchodzi. Jutro będzie wystawa artystów ukraińskich, czy amerykańskich, czy rosyjskich. No ludzie pójdą, tak, no, to jest sztuka. A jeśli będzie wystawa ISIS, państwa islamskiego, to będzie ciekawe, jak to oni niszczą sztukę. I my coś uderzymy młotem. O tak. Super, nie? Także to jest, czy to jest tworzenie sztuki, czy to jest chuligaństwo? Czy to jest, co to w ogóle jest? Czyli to jest niesamowita forma metafory żywego małego artysty i brązowego wielkiego artysty działacza. A więc to jest absolutnie spekulacyjna romantyka. A tutaj mamy artystę Aleksandra Bremera. To jest jeszcze 20 lat przed Pussy Riot. W świątyni, w cerkwi. Wtedy zaczynała się wojna czeczeńska. A wszyscy mówili, Czeczenia, ja jestem winny, weźcie mnie, Czeczenia. Ale nie przyszła policja. Zwykłe babcie. O, takie babciowate babcie. Takie były klawiszki chyba z więzień. I wszystko. I tyle. Wyciągnęły go. A to jest Sasza. Jest tu jeszcze coś. To on droczy w basenie Moskwa. On tutaj zajrzał się na basenie Moskwa, tak? Tam został zbudowana świątynia Chrystusa Zbawiciela, gdzie później doszło do właśnie akcja naszych tutaj Pussy Riot, tak? Widzicie Państwo, jaki związek międzypokoleniowy?
To jest artysta Oleg Mavromati, który zaszył sobie usta też na znak protestu jakiegoś. Ale rozumiecie, to jest bardzo ważny moment, że w tym performance jest bardzo ważny. To tak jak perfumy u kobiety. Oczywiście ważniejsze są oczy czy mowa. I dlatego artyści z lat 90. raczej zwracali się do audytorium, którego nie było. To nie był protest społeczny. To był jęk czy wrzask na pustkowiu. Wrzask na pustkowiu, że jest sztuka, w nas jest sztuka, my jesteśmy artystami i my reagujemy, dokonujemy, pokazujemy portret czasów, nam zamykają usta, a my zaszywamy sobie zęby, tak? A tutaj mamy ukrzyżowanie, tak? Ten artysta się po prostu ukrzyżował, przybił się do krzyża. I napisał, ja nie jestem Synem Bożym. Widzimy, tam jest Cerkiew Chrystusa Zbawiciela. I tutaj rosyjskie performance zaczęły z jednej strony właśnie tak przypominać taką kronikę wariactwa, a z drugiej strony idea bożych szaleńców, jurodiwych. Znacie Państwo, wiecie Państwo, to jest w Rosji, jest taka tradycja tych bożych szaleńców, jurodiwych. A więc jeśli ludzie się odwracają od tego, jeśli nie ma w tym momencie, jeżeli nie ma dobra wraz, to w tym momencie ktoś się staje absolutnie, mówi o Bogu w wariacki sposób, rozdziera szaty, puszcza bańki ustami i to jest właśnie to rosyjskie, a sztuka zaczyna ewoluować w tym kierunku właśnie w dziwny sposób. Mieliśmy taką dziewczynę, Aleszka Martyna nie żyje. Ja opowiem Państwu o tych wszystkich artystach, którzy w dziwny sposób kończyli życie. Albo przestawali zajmować się sztuką, albo robią jakieś takie zupełnie wariackie, autystyczne w ogóle, wykonują gesty. A to jest akcja polityczna. Nie. To się nazywało Marsz Zgadzających się. Były tutaj marsze oburzonych, tak? Marsze niezgadzających się. Były takie, tak, ludzi, którzy byli oburzeni, nie zgadzali się z czymś, a tutaj młodzi artyści zaczęli prowadzić marsz za zgadzających się, tak? Oni zapraszali wszystkich, żeby uprawiali seks na samochodzie, tak? I oni się właśnie znajdowali się i to jest najśmieszniejsze, że wielka Rosyjska policja, no w jakim innym kraju, i gdyby młodzi ludzie jechali samochodem uprawiając seks, to każdym innym kraju by ich oczywiście zatrzymali, prawda? W Polsce by ich zatrzymali? Gdyby na dachu samochodu ktoś uprawiał seks, to oczywiście i w Niemczech, i w Ameryce, i w Tajlandii pewnie by ich też zatrzymali, a w Moskwie nie zatrzymali. Dlaczego? Bo z nich nie chciało wziąć. Bo nic by im nie dawali, prawda? Po co ich zatrzymywać? A moralność? I jaka tam moralność? Ludzie. U nas leży Lenin, niepochowany. Niepochowany w grobie. I wszyscy chodzą. Wódz kraju, prawda? To jest jakaś taka czerwona magia. To jest moralność co innego. A to jest znana akcja grupy Wojna. Jebać się za niedźwiadka. Tak? To byli jeszcze młodzi ludzie. Odszedł na chwilę Putin, a przyszedł niedźwiadek. Tak? Miedwiediew. I ta akcja też wywołała ogromny rezonans i długo uważano, że to była pornografia. Okazało się, że nie, że to nie jest pornografia, bo nie widać organów płciowych i według dokumentów wszystkie te osoby to są małżeństwami.
Ale też bardzo ważny moment, też bardzo polityczna akcja, ale z drugiej strony niesamowicie artystyczna. Może to nie jest najlepsze zdjęcie akurat, ale to ściągnąłem z internetu, jak to, co się trafiło. I to było niesamowicie dyskutowane. Dyskutowane było ta poza taka, nie taka, pozycja nie taka, ludzie tacy, nie, prawda, ale powiedzieli to, a to nie było tak. A to już było, a tego nie było. A to w ogóle, gdzie tu jest forma, gdzie tu jest, gdzie tutaj jest jakaś... Tego już czegoś tak wymieniło. I dochodzi do tego wniosku, że gdzie tu jest sztuka, czy to jest sztuka, czy nie. I to było to jest niesamowite. Woротников, Ворот, nazywa się pop w mundurze milicjanta. Ale to taki paradoks. I tutaj ma torbę z ukradzionymi towarami. Kradł je w sklepie i nikt go nie zatrzymał. On nabierał towary i sobie spokojnie ze sklepu wychodził. I to odpowiada temu właśnie szacunkowi, który jest okazywany w społeczeństwie ludziom, którzy noszą takie ubrania. A to, wiecie Państwo, to był taki performance, kiedy przed samym budynkiem KGB, tam jest taki ogromny most, i oni zdążyli narysować taką właśnie figurę i wtedy most się podniósł. Bo to jest most zwodzony. A to jest słynna grupa artystyczna Pussy Riot. Może słyszeliście Państwo takie dziewczyny? Oni pili pieśni punkowskie w różnych miejscach. Śpiewały punkowe piosenki w różnych miejscach. To było nie za bardzo, ale widzicie Państwo, też taka forma. O tutaj Kreml, zima. Nie za bardzo jakoś tak pasujące, prawda? Może wyraźne, ale nie za bardzo. A tutaj jest idealny obraz. Oto. Rozumiecie Państwo, co to jest za obraz? Dla rosyjskiego artysty to jest absolutne połączenie tych właśnie bab cerkiewnych i tego radykalnego takiego ortodoksyjnego prawosławia. I w tym momencie ta awangarda wyszła z ikony ruskiej. I to są jakby ci święci, którzy zaczęli tańczyć, zatrzęśli się od emocji. I to wywarło na naszym społeczeństwie ogromne wrażenie. Że w ogóle nawet nie podchodzili do ołtarza. Stali przed świętymi wrotami, gdzie każdy może właściwie podejść. A nie było nic takiego. A jeśli było, no to w ogóle nic takiego. Ale wrażenie było takie, że jutro zawali się społeczeństwo, że patriarcha po prostu płakał. No, wszyscy, nawet ludzie zbierali pieniądze, zwykli, prości ludzie zbierali pieniądze, żeby dobra, uczciwa milicja mogła znaleźć tych satanistów i w najokrutniejszy sposób ich ukarała. I w końcu wsadzili ich do więzienia, wiecie Państwo, no ale to nieważne. To Piotr Pawleński. To już to pokazaliśmy to z inną grupą jakieś 10 lat temu. Oto jest świetna akcja. Została przyjęta jakaś ustawa. U nas codziennie są jakieś tam ustawy przyjmowane, które czegoś zabraniają. A tu kolejna właśnie taka ustawa. I w tym momencie Piotr Gawleński obmotał się drutem kolczastym i pokazuje coś takiego. Zobaczcie Państwo, jaki piękny obraz. To jest żywe ciało i drut kolczasty.
najlepsze, co może zrobić współczesny artysta, przynajmniej w Rosji. Jednocześnie to opisuje całą sytuację. Ale to nie jest sztuka polityczna w tępym sensie, to jest absolutna taka egzystencjalna samotność. Każdy, nawet Niemiec, nawet Polak, nawet Australijczyk może w taki sposób czuć się kiedyś. Jest to niezmiernie ważne, bo forma może być lokalna i przyczyna może być bardzo konkretna, ale może to być odebrane jako tak naprawdę metafora świata. Bardzo artystyczne, bardzo mocne przedstawienie. No a to jest moja ulubiona akcja. To jest przybijanie jajec do placu czerwonego. O tyle wszystkich to zagnało w kozi róg, że nawet milicja, słuchajcie, nawet milicja nie miała pojęcia, co powiedzieć. W ogóle spanikowali, przyszli, no i tak, no mamy takie wyrażenie, że jeśli kogoś chcą ukarać, to przybić za jajca do mostu. I to jest najstraszniejsza kara. I człowiek to zrobił sam. To jest, no, z jednej strony siła, no bo siedzi młody, silny człowiek, a z drugiej strony przybity, no, przybity nie po prostu gdzieś, ale zaraz nad samą głową Lenina. Obok samej głowy wodza proletariatu światowego, przy samym grobie rewolucji. Ja nawet twierdzę, że ten człowiek przebił nie tylko jajca, ale i trzecie oko Leninowi. I wszystko się od tego zaczęło. Dosłownie, no, demon się obudził. No i zaczęliśmy znowu atakować cały świat. Niedługo się okaże zresztą, że komunizm mimo wszystko zwyciężył. Pośmiertnie zresztą mówią, że Lenin wygląda tylko lepiej z dnia na dzień. Ale no, mówmy się realnie, przecież były prawie, że nawet mu powieki zaczynają drżeć, prawda, że w wolnej chwili się może obudzić już. Już czuję krew nosem. Już tak się napił, że pora wstawać. Oj tak, stworzyliśmy nowy świat. Nowego człowieka. Znowu chcę powiedzieć, że to jest bardzo społeczna akcja. Z jednej strony można powiedzieć, a z drugiej strony, no to jest niewiarygodna akcja sztuki egzystencjalnej, kosmiczna zupełnie z punktu widzenia swojej plastyki. No i znowu były spory, czy to jest sztuka, czy to nie jest sztuka. Gdzie jest sztuka, gdzie się kończy sztuka. I teraz pokażę ostatnią akcję. A, no to na pewno znacie, to świetna jeszcze akcja, bo na pewno słyszeliście o Van Goghu, prawda, który sobie urżnął ucho. Więc no, do Van Gogha to nie ma żadnego związku, z jednej strony, no bo siedzi facet na dachu Serbskiego Instytutu. To jest tam, gdzie u nas leczą na głowę wszystkich aktywistów politycznych jako wariatów. W czasach radzieckich tam zsyłano wszystkich dysydentów. I Pawleński wlazł tam na górę, też bardzo ciekawe. Bo przeważnie łatwo go było tam znaleźć, a tam sam wlazł, tak, że nie dało się go ściągnąć i siedział, o tak, nieruchomo, prawie godzinę. Krew leciała, on sobie urżnął kawałek ucha. I symbolizuje to przemoc, brak pomocy i bezprawie. Siedział i czekał, aż przyjdzie po niego milicja. To też jest bardzo ważny moment. Artysta, akcjonista nie ucieka. Pussy Riot uciekali, wojna uciekała. Praener uciekał, Varamati uciekał, a Smałowski uciekał. Wszyscy przed nami uciekali. Ja nie uciekałem, bo byłem przywiązany łańcuchem. No tak bym pewnie uciekł, nie? A on z punktu widzenia większości, no, popełnia przestępstwo i nie ucieka. Czeka. Wyzywająco czeka na karę. I to działa niewiarygodnie źle na organy władzy. Oni nie są przyzwyczajeni do tego, żeby grać pod czyjąś nutę, gdzie oni już tylko wypełniają swoją rolę. Oni mają karać. Oni mają robić to, czego człowiek nie chce. A robić to, co człowiek chce, no to nie jest klub sadomaso, nie? I ten człowiek robi teraz performance, który w Moskwie teraz wszyscy omawiają. Nawet tam Syria, Francja, nie, wszystko zeszło na tym. Człowiek spalił FSB, nie słyszeliście o tym. Nie słyszeliście o tym performance? Słyszeliście. To jest główne wejście do byłego KGB. Wiecie, taka organizacja była, nie? Słynna.
Просто интернет весь. Интернет наш по просту курна выплюнул с говна. Акции потопили все. Ладно, ее все. No dobrze, że władze ją potępiły. Dobrze, że obywatele ją potępili. Fajnie, że konserwatyści potępili. Potępiły różne partie, ale potępili ją nasi awangardziści. Potępili go moi przyjaciele. Potępili go jego przyjaciele. Potępili go wszyscy. Różnie. Ktoś za to, że to nie jest sztuka. Ktoś za to, że to jest zbyt prymitywne i zbyt duże PR. Ktoś tam go potępił za to, że a, on teraz wywołuje agresję wobec opozycji, bo to na, zaatakował te święte drzwi. Ktoś za to, ktoś zesram to. Ale to jest najbardziej genialny produkt rosyjskiej sztuki. Jest lepszy niż czerwony kwadrat. To jest praktycznie czerwony kwadrat dla Rosji. No bo co się wydarzyło? Artysta? Podpala najstraszniejsze drzwi kraju. No za tymi drzwiami siedzi organizacja, która może zniszczyć świat, rozumiecie? Albo uratować. Jak będzie chciała. Nie ucieka. I rozumie, że to się nikomu nie spodoba. Że to już no, zbyt obłąkane. Że to jest zbyt mocne, ale zbyt czerwona płachta na byka, który gotów jest rozpędzić się i wszystkich zadeptać. Człowiek, który staje się kozłem ofiarnym. On stanowi się takim spasicielem społeczeństwa. Zbawicielem społeczeństwa. Społeczeństwa, które znajduje się w stanie wojny, konfliktu, potwornych rozedgań. On to społeczeństwo uspokaja, wywołuje nienawiść wszystkich wobec siebie. On powoduje, że nasze społeczeństwo mówi jednym głosem. Wszyscy w jednym prawie. Uch ty, kurna, co za bydle. Razem. I kagibiśnicy, i dysydenci, i patrioci, i lewacy, i prawacy. Wszyscy się na niego rzucili. I kiedy ja napisałem o tym, zrobili ze mną wywiad, to trzeba było zobaczyć. W sali było masę sprzeciwu. Ja mówię, ale on tego chciał. To jest człowiek, który stawia się jako Mesjasz, a wy nie wiecie, co czynicie. Wy po prostu robicie to, czego chciał. Plujecie zawiścią i strachem. Postawiliście się na jego miejsce. Nie róbcie tego. A czy ja tak będę mógł? Oczywiście nikt nie będzie. U nas omawiali to nawet na pierwszym kanale. W najwyższym prime time, kiedy dopiero co pokazywali Putina. Ale jednego dnia omawiali Pawleńskiego, rozumiecie? Ha, sruto, to, prawda, ciuciu, ruciu. W żartach, ale to nie jest sztuka przecież, nie, no teraz przyjdzie doktor, prawda, i zrobi mu lobotomię. No i co, i przyszedł doktor i powiedział, ja nigdy w życiu nie widziałem bardziej normalnego człowieka. Wszyscy, śledczy odmówił prowadzenia ruski, to jest radziecki śledczy, który teraz przeszedł pełną szkołę obecnego, że tak powiem, reżimu. Facet odszedł z milicji. Nie widziałem ludzi bardziej oddanych swojej robocie, rozumiecie? Znaczy już cztery osoby są, które wierzą w to, że to jest sztuka. Milicjant, który go aresztował? Policjant. No w sensie, no lekarz milicyjny, który miał udowodnić, że ten jest wariatem. Jego przyjaciel, Oleg Kulikow, wasz pokorny sługa. I to już nie jest mało. Co do tego, czy to jest sztuka, czy nie, dzięki temu zdjęciu, teraz za głównego artystę uważany jest nawet nie Pawleński, ale fotograf, który to zrobił. Ale to się wydarzyło dosłownie w przeciągu kilku minut, to paliło się kilka chwil, trzeba było to zdążyć, zrobić zdjęcie, zrobić taki obraz samotnego, małego człowieka, który rzucił wyzwanie najbardziej przerażającej organizacji i się nie ukrywa, stoi, czeka. Gotów na dowolny zwrot akcji. I paradoks pojawia się wtedy, jak się nie boisz. I wtedy nagle zaczyna się ciebie bać cały system. To jest zaskakujące, co się dzieje. System nie rozumie, nie wie, co ma robić. Jak tego człowieka potraktować? Wszelkie jego wystąpienia w sądzie były na tyle absurdalne. Sędzia się śmieje, rozumiecie? Sędzia nie rozumie, jak reagować. No, ale młody człowiek, no w ogóle... Przybił pan się za jajca do ziemi. Niech pan opowie, jak to było. No, wziąłem się za jajka, nie? Rozciągnąłem, wstawiłem gwóźdź i pierdut. No i co pan poczuł? Poczułem ogromne zadowolenie estetyczne. Rozumiecie, no...
takie... Co za bzdura w ogóle, nie? Ale to jest bardzo ważne dla naszego społeczeństwa. Trzeba rozumieć. Rozumieć, dla naszego, nie dla waszego w sensie. Gdzie wszyscy siedzą w tej paranoi, strachu, śledztwa, przerażenia. Nikt nie wie, kto na kogo kabluje i z kim. I wszyscy mówią w półsłówkach, prawda, jakimiś tam pomiędzy wierszami, a tu tego coś tam, tam. No zrozumieć, co on chciał powiedzieć, nie, tam jakieś, a to przyszedł pierdut jajca sobie przybił do ziemi. A my co? A, ale jak? No ale w ogóle... Rozumiecie, nie? Człowiek pokazał to, co pokazał. Nie pokazał żadnej potwornej siły. Nikogo nie zwyciężył, do niczego nie nawoływał. Pokazał straszną bezradność. Ale pokazał. Nadał imię temu, co wszyscy w Rosji przeżywamy. Mówią, że nie, że to wcale nie jest to. To nie jest to, że tak naprawdę walczymy. Na Facebooku piszemy, nie? O. Twitter. O, korespondujemy. Prawda? Amerykańscy przyjaciele nas wspierają. A tak naprawdę się boimy. Boimy się w Rosji strasznie. Nie, u was tutaj wszyscy są odważni, a u nas tchórze. No o Jezu, zaraz przyjdzie Putin i wszystkim na głowy pourywa, nie? Na premier. Ja jak raz występował. Na przykład, no, ja akurat występowałem tu z wykładem, udowadniałem, że Pawliński jest wielkim artystą. Mówię, pamiętacie takich artystów, którzy obleli mauzoleum? No nie pamiętacie, wy nie wiecie. A w Rosji był taki akcjonier, też mój uczeń, można powiedzieć, który dokonał przepiękny gest obywatelstwa. Świętą wodą opryskali mauzoleum Lenina ze słowami wstań i idź. Rozumiecie, no do kogo mówili? Kto powinien wstać i pójść? No, Lenin oczywiście jest wiecznie żywy, nie? Ale nie za bardzo. No, więc może tak łatwo nie wstać. Mauzoleum oblane z jakiejś tam butelki, no to jakieś takie w ogóle nikt tego nie zauważył, prawda? Coś tam w jakimś ubraniu byli taki mało spektakularnych, no, cywilnych podskakali i uciekli, nie? Tło przepiękne. No to jak można by to zrobić? Kadry, rozumiecie, zdjęcia, takie słowa można by powiedzieć ważkie. Nie, to było naprawdę no, bardzo prymitywnie zrobione i nie miało to żadnego dźwięku. Nawet ja na jakiejś tam rozmowie ich opieprzyłem i po prostu podwójce im potem powiedziałem, siadaj dwa. Bardzo, bardzo słaby performance, ale dwa plus. Za odwagę cywilną. To jest niezmiernie ważny moment, rozumiecie, że odwaga cywilna to jest coś, co w ogóle nie ma związku ze sztuką. No, to nie znaczy, że to nie jest istotne. To jest bardzo istotne. Niezmiernie cenne, ale to jest troszkę odrębna rzecz. To jest rzecz odrębna i co więcej, jeżeli dobry artysta wykaże minimum odwagi cywilnej, to znaczy uwagi ku rzeczywistości, wyjdzie z tego ogromny, genialny performance. No, tak jak tutaj. A jeżeli artysta wykaże bardzo dużo odwagi cywilnej i bardzo mało sztuki, to wyjdzie z tego taki... Wstanie i idź, nie? No i idź, no. No i idź. Nikt nie wstał, nikt nigdzie nie poszedł, nie? Nikt nic nie zobaczył. I teraz pod koniec chciałbym wam pokazać taki performance. Zresztą wiecie, nie tylko polityka istnieje, jest też polityka, że tak powiem, kultury. I pod koniec lat 90. nawet nie, w początku 2000. było masę dyskusji co do tego, że kultura masowa została, tak naprawdę zniszczyła sztukę, wysoką sztukę, intelektualną sztukę. I wszyscy powtarzali, że no, ci popularni artyści, prawda, masowi i tak dalej, tam biorą te gesty awangardzistów i robią je takie, no, nie wiem, dodają jakości, wyrazistości i robią z tego taką popkulturową papkę. No i tak sobie pomyślałem, że trzeba właśnie odwrotnie wziąć z kultury masowej wzorce i przenosić je do muzeów. I zrobiłem taki performance w londyńskiej galerii. Nazywał się to Pancernik dla waszego show, gdzie jako w dyskotece po prostu kręciła się kula. Jak kula w dyskotece, kręciło się to w muzeum.
What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system. The inhabitants refer to it as the planet Earth. Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world. With love. Długi czas, mamy jeszcze trochę czasu, prawda? Co tyczy się sztuki i życia tutaj i tego, w jakich proporcjach one się znajdują. Ta dyskusja nadal trwa w Rosji bardzo poważnie, tak, bo wszystko to nasi przeciwnicy nazywają sztuką. No to założenie jest coś bardzo złego, wtórnego, designerskiego i w ogóle. To, co my nazywamy sztuką, no to założenia jest... No to nawet Amerykanie twierdzą, że to nie jest sztuka, prawda, bo to jest zbyt radykalne, zbyt upolitycznione. No i zbyt tak... No lewakom też się nie podoba ten moskiewski radykalny performance w Berlinie, na Zachodzie. No bo... Ruch lewacki przeważnie jest związany ze praktykami socjalnymi, jakąś taką skromnością osobistą, prawda, że no, człowiek mimo wszystko powinien bardziej zwracać jednak uwagę na rezultat swojej socjalnej praktyki niż na sam PR, prawda? Ale w Rosji jest taka sytuacja, że jeżeli człowiek będzie zajmować się walką społeczną, nie będzie znany, to przepadnie. Dlatego też trzeba być wyrazistym, trzeba być troszkę obłąkanym. Jak tylko pojawia się taki posmak obłędu, to w zaskakujący sposób władza jakoś mięknie. Jest tradycja rosyjska, żeby szanować tych szaleńców bożych. Pamiętacie, był taki Wasilij Błogosławiony, który mówił cały czas tam carowi, że jest zabójcą. I car tak na zasadzie, no dobra, no trudno, no co zrobić, prawda? Zabójca to zabójca. I nie robił mu nic. A wcześniej był protopop Awakum, może o nim słyszeliście, protopop Awakum, który był... No, głównym z naszych odszelców, gdzie było, prawda, była schizma, gdzie zginęła cała masa ludzi. No i głównym właśnie schizmatykiem był protopop Awakum. I jego 20 lat próbowali przekonać w taki czy inny sposób, że nie, no, żeby zrezygnował z tych swoich radykalnych poglądów. A co tamten robił? Tamten rysował karykatury cara. Na korze brzozowej i z dzwonicy Iwana Wielkiego zrzucał, kiedy car i świta wychodziły z nabożeństwa. No to jest absolutny akcjonizm wieku XX. Albo na przykład wyobraźcie sobie, że zebrali wszystkich patriarchów całego świata, wszystkich patriarchów. Z Syrii również, z Egiptu, ze Stambułu. Wszystkich patriarchów zebrali, żeby przekonać protopopa Awakuma, żeby ten zrezygnował ze starego wyznania i przyjął nowo, tam dwa palce, trzy palce, te rzeczy, prawda, dogmatyczne. Kiedy ci patriarchowie przyjechali do Moskwy, żeby o tym rozmawiać, zebrali się wszyscy tam ubrani, prawda, wiecie, tam pięknie, spektakularnie i zebrali się w cerkwi, było tylko jedno miejsce i protopop Awakum wyszedł i się położył, praktycznie goły, w centrum ich wszystkich. I nikt nie był w stanie na niego wejść, nikt był w stanie przez niego przejść i cały sobór kilka dni tak leżał.
No to jest absolutny performance, umówmy się. Absolutny gest Brennera i to jest rosyjska tradycja, ruska. Nie dlatego, że byli jacyś tam wierzący. Nie dlatego, że byli obłąkani. Dlatego, że ta forma była widoczna. Rozumiecie? To jest bardzo ważny element. Nie mówię, że ruska sztuka jest jakaś wielka. Może nie zrobiła nic tak naprawdę. Może nic nie może zrobić. Może jest zbyt w takim... pod społecznym naciskiem, ale tak czy inaczej są formy, które przeważnie docierają do widza. W Ameryce po to trzeba, żeby człowieka sprzedali za 2 miliony. Od razu wtedy wszyscy go widzą, nie? We Francji? No to trzeba namalować piękną karykaturę, jak na przykład zabijają Francuza, prawda? Widzieliście, prawda, te ostatnie. A on pije szampana i ten szampan mu się wylewa dziurami. Mówię, macie kula, a mnie to nie obchodzi, bo ja mam szampana, nie? No super, czarny humor, świetna rzecz, męstwo. Ale w takiej manierze ironicznej, autoironii. Amerykanie nie są zdolni do autoironii, bo nikt jej nie zrozumie. Po prostu nie mają czym jej zrozumieć. No jaka znowu autoironia, nie? No ale nie mówmy tu o Polsce, nie mówię o Ukrainie. No to jakby ojczyzna, prawda? Sami wiecie, co u was działa, a co nie. I tutaj pojawia się pytanie bardzo ważne o żywej, aktualnej sztuce. Jest sztuka, która odzwierciedla czas, to znaczy odzwierciedla się w oczach widzów i jest dobrze zrobiona. Wtedy nazywamy to wielką sztuką. A jest sztuka, która nie odbija się w oczach, która nie jest widoczna w czasie i też jest dobrze zrobiona. Nazywa się to piękną sztuką dekoracyjną. A jest sztuka, która nie odzwierciedla się w oczach i jest źle zrobiona. To się w ogóle już nie nazywa, prawda? To jest sztuka zwykła, którą no, robimy praktycznie my wszyscy. I dlatego właśnie uważam, że ta ruska szkoła akcjonizmu jest bardzo cenna. Jako że sformowała się nawet nie w latach 90. Była jeszcze taka grupa kolektywnych działań w czasach Breżniewa i Chruszczowa. No Breżniewa w latach 70. Że po prostu wywodzili ludzi za miasto i zostawiali tam ludzi. Natomiast w danych warunkach, na przykład pole, zasypana śniegiem dolina, jakaś dziura, wszyscy byli nagle w bardzo dziwnych warunkach i nie wiedzieli, jak się zachować. I potem omówienie, wyjaśnienie tego, co tam się z nimi działo, to właśnie było odbierane jako sztuka. Natomiast zasadniczo ci artyści, którzy robili takie radykalne gesty, no to takie najbardziej tragiczna i śmieszna tak naprawdę historia, jako że no nie wiadomo, co zrobić. No nawet teraz Pawlecki co ma zrobić? Pawlecki, no teraz podpalił te drzwi, wejście do FSB. No doszedł do szczytu. Oleg Kulik. Już pogryzł wszystkich, nie? Już żonę parlamentarzysty Niemiec ugryzł. O, że tam wojna światowa się zaraz... Nie? No ale co dalej? No kogo ma ugryźć? Albo Obamę? No to już jest kwestia skali, prawda? Aleksander Brenner, no. Brenner. Białoruską ambasadę Łukaszeński i obrzucił keczupem. No też taki świetny performance. Masturbował się w kościele, walił się z żoną na Pszczkina. No ale czego jeszcze ten człowiek nie zrobił? No i co dalej? Co dalej? Na razie była eskalacja, okej, społeczeństwo się rozpoznawało w tych ekstatycznych gestach, wszystko było pięknie. No ale kiedy dochodzi się do sufitu radykalnego, no to nie można cały czas iść wyżej, wyżej, wyżej. No co, trzeba by się zabić chyba, nie wiem. Albo kogoś zabić. Albo wpadali w obłęd ci artyści. Sasza Brenner teraz chodzi po wszystkich europejskich wernisażach i gównem się wymazuje. No, no wybaczcie, ale no mówi, że bo ja profanuję wszystko, nie? No ale to jest taka rutyna. Rutyna, kiedyś tam widziałem jakiś taki wernisaż, Francuzi tam piją wino. Na Sasza ze swoją żoną Barbarą stoi gdzieś tam. Wejść i mówi, no dobra, dawaj, no dawaj, nie? Smaruje się, nie? No to takie... No, inteligentni ludzie, nie? Inteligentni, subtelni ludzie.
No, ale się zapętlili w takiej autohipnozie, z której nie są w stanie wyjść. To już nie jest gest performansu radykalnego. A kontynuować tego też się nie da. No nie da się przecież, no co tu, no zabić się, no wtedy to już w ogóle wariat, nie? Taki idiotyzm się pojawił, no jak to powiedzieć? Albo niektórzy artyści, tak jak ja, albo jak Osmołowski na przykład, który siedział na pomniku Majakowskiego. Wróciliśmy do bardzo tradycyjnej sztuki, matriarchalnej praktycznie. U nas matriarchalna strona. Nasz kraj jest krajem matriarchalnym. Nie wiem, jak to u was, nie wiem, jak w Polsce, ale wydaje mi się, że też matriarchat, prawda? No, Polska jest najbliższa trochę zachodu. Ukraina, o, to w ogóle już tam ani wasze, ani nasze, nie? Tak w pół drogi. Ale Rosja to jest czysty matriarchat. Matka. Silna matka, która chce tylko zachować to, co ma. To nie jest patriarchalny awangardyzm, który chce zmieniać świat, poprawiać świat, przekształcać go, bo najmniej żadnych przekształceń. Nic nie zmieniamy. Jak było za czasów ojców i dziadów, tak będzie. Dlatego też wszelkie gesty to gesty skandalizujących dzieci, które przeciwko matce coś tam mówią źle i uciekają do lasu. Poskakać gdzieś tam, z niedźwiedziami się poruchać, prawda? A potem wracają i znowu zajmują się tradycyjnym rzemiosłem. Tam wycinają łyżeczki, rzeźbią talerzyki, domy budują. Ja zajmuję się też tradycyjną sztuką rzeźby. Zaraz wam pokażę. Swoją drogą, w Rosji strasznie lubią na komputery kląć. Na komputery, na nowe technologie. Ach, koszmar, nie? Tak to przeszkadza w życiu. Jak to bardzo człowieka odrywa od człowieka i w ogóle, ale wszystkiego jest winny w ogóle parowóz, nie? Bo to przez parowóz. Potworna nienawiść do parowozu, prawda? Pamiętacie jeszcze, jak Lew Tolstoj, mieliśmy takiego pisarza, może słyszeliście, który bardzo lubił właśnie kombinować, chociaż był grafem, bardzo bogatym zresztą grafem. On wypuścił swoich wszystkich chłopów i zaczął kosić. Kosi to pole, kosi. I nagle jedzie parowóz. On rzucił kosę, przybiegł do żony i mówi: Sofio Andrzejewno, chuj. Dupa, parowóz. Jaki parowóz? W ogóle, kurde, ludzie będą jeździć, rozmawiać ze sobą. Wszystko zginie. Wszystko przepadnie. I wojna, i terroryzm. Wszystko przewidział. Dokładnie tak jest. I od tamtej pory, od czasu Lwa Tolstoja, bardzo mocno czekamy, kiedy znikną te parowozy. Telefony. Cała ta nowa technologia. I w końcu zaczniemy żyć jak ludzie. Będziemy chodzić do siebie w gości, siedzieć przy ognisku, uprawiać miłość, dzieci rodzić. Wszyscy będą bardzo szczęśliwi. Nie to jak jacyś tam Amerykańcy, nie? Też tam nieba białego w ogóle nie widzę nad głową. I chcę pokazać wam moje konserwatywne teraz prace. Tylko jak ja mam teraz znaleźć? Jeśli to było przed tą fotografią, tak? To nazywa się ramy. To się nazywa ramy. Ramy. To ja zrobiłem robotę poświęconą Pussy Riot. Tak, ja wykonałem taką pracę poświęconą Pussy Riot. Takie małe tańczące dziewczynki, tak? Dużo tych dziewczynek. One jak śpiewały, to śpiewały Bogu Rodzico, przegoń Putina, prawda? I to był tam też tam taki obraz, prawda? Że współcześni artyści wykonują modlitwę. Żartobliwą, ale modlitwę. Tak? Także to było w ramach współczesnej sztuki. To tak jakby taka jakby pionowa forma. I to też mówi o tym, że sztuka współczesna, a zwłaszcza akcjonizm, ma charakter kontekstowy. I tutaj właśnie wszyscy wpadamy w taki idiotyzm. Wszyscy uwierzyli w Boga, takiego formalnego. Tak, że tutaj trzeba się żegnać, ubierać się odpowiednio. Wszyscy też. Tak, teraz jedzie taksówkarz, zobaczy cerkiew, już rzuca kierownicę i zaczyna się modlić, tak? Żegnać się. Nie?
Także, o, ja wykonałem taką pracę. Pokażę to więcej. O, tak to wygląda. Widzicie obraz? Widzicie obraz? W centrum, tak? Matkę Boską. I z tych przedmiotów zewnętrznych utworzył się taki środkowy obraz. A to są lampy, które są zapalane w cerkwi. Tutaj odwrotnie. Tutaj z przedmiotów świętych mamy obraz taki świecki, człowieka, który rzuca bombę. I te wszystkie lampy cerkiewne palą się ogniem. A to też to jest jakaś taka inna rama. Rama tybiecka z ogniem, gdzie są wypisane wszelkie zaklęcia. A te dwie ramy, a w środku jest taki korytarz z ram. O, widzicie Państwo, jak one wiszą? Tutaj. W środku. Dwie ramy w środku, a w środku widzi się tylko o siebie, ale widzi się nieskończoność. A z zewnątrz, siebie sam człowiek nie widzi. Widzi się ludzi, którzy... O, a ci ludzie sami siebie nie widzą. Oni widzą siebie, a nie widzą nas. Tak. A tam też umieściłem czarny kwadrat. A ten czarny kwadrat jest bardzo ciekawy. Tam nie ma nic czarnego. Tam jest tylko projekcja białej ramy. Biała rama. I powstaje taki efekt. Prawie nikt nie widzi, że tam na tym czarnym kwadracie jest też białe pole. O, proszę, czarny kwadrat. To jest parlament. Jeszcze taka metoda płatków, tak? Taki pomysł się u mnie pojawił, że wszystkie moje prace różnią się od performansu, tak? Że wszystkie emocje tutaj się w jednej chwili się pokazuje. Robi się to szybko. A w malarstwie, w rysowaniu, w rzeźbie to zawsze zajmuje dużo czasu, więc traci się w końcu sens. A ja chciałem te emocje, ponieważ myśmy mieliśmy takie prawo Jakowlewa, które zabroniło adoptowania dzieci rosyjskich przez obcokrajowców. Tak sobie pomyślałem, że to mi się wydawało, że ci wszyscy parlamentarzyści to są jak kury. Tak? Ja wykonałem tą pracę w ciągu dwóch godzin. Tak? To nie jest ani jedna, nie ma ani jednej kury, ale tak to właśnie jest położone. Tak? Ani jednej kury nie zobaczycie. Tak? Takie ciap-ciap. A to jest rodzina. Taka moja praca. Widzicie Państwo, oni sobie siedzą. To według formy to jest mauzoleum Lenina. Widziałem różne mauzolea. To jest prosta taka właśnie forma mauzoleum. Mauzoleum niebiańskie i mauzoleum ziemskie. Personażek jest żaden. A ci są takie osoby, takie zmięte, tak? Ludzie. Tak jakby anioły, które trzymają tę straszną strukturę, tak? Mauzoleum to jest jeszcze coś innego. To też jest bardzo taki mocny temat. Serafina, tak? Czy w katolicyzmie jest pojęcie serafina? A jest też takie pojęcie terafina. Tak, to jest anioł ziemi. I Lenin to jest typowy terafin. Jeśli przeczytacie Państwo tam wieży Babel, to tam też leżał terafin. Tak? W tym momencie jest tam taki element, więc powinien być człowiek z takimi złotymi włosami i takie pronoruniczne słowa, którymi są napisane przekleństwa. Tak? Więc taka złota tablica znajduje się w głowie tego złotowłosego człowieka. I to było w Babilonii. A teraz tego mamy człowieka, który jest przechowywany w Moskwie, w kryształowym pałacu, no, w
wiecie Państwo gdzie. Tak. A to jest praca, też taka rama. Tak. Deep entourage. Zobaczcie Państwo, człowiek zagląda, a tam w środku jest, obraca się Lenin, mała figurka Lenina. A to moja praca w Ameryce, właśnie w tej chwili na festiwalu. Jest taki Burning Man, tak? Jest taki festiwal Płonący Człowiek, Burning Man. I tam jest pustynia, ludzie tam wyjeżdżają, mieszkają bez pieniędzy, bez telefonów. To jest taki komunizm. Lubię tam jeździć, tak? Sergej Brin, tak? Założyciel Google'a. I wszyscy, którzy mają nadzieję przejść właśnie w inną jakość, o tej małpie już mówiłem, tam ta małpa wymawiała frazy słynnych filozofów, tak, swojej, a to moja ostatnia rzeźba, nazywa się Imperium, tak? To jest roztrzaskany, rozsypujący się lew, ostatnie dosłownie tchnienie. I to wszystko. Ja chciałam zapytać, mnie interesuje ta kwestia odbioru akcjonizmu, ponieważ ja mam wrażenie, obserwując tę sytuację w Rosji, że jednak akcjonizm stał się taką, no właściwie taką flagową sztuką w Rosji, że dużo się uwagi poświęca. Niedawno się odbyła w zeszłym roku wystawa duża pod tytułem 100 lat performansu w garażu i mam wrażenie, że dużo się na ten temat mówi, że nie ma takiej sytuacji, takiego odrzucenia, bo pan cały czas zadawał to pytanie, czy to jest sztuka, prawda? Natomiast no, wydaje mi się, że akcjonizm jest jakby wszedł i to już od dawna w taki no nawet prawie że mainstream, aczkolwiek każda nowa akcja oczywiście budzi protest i te nowe, bardziej radykalne gesty, tak jak pan mówi, budzą protest. Natomiast jak pan to ocenia? I jeszcze jedno pytanie, dlaczego pan przestał się zajmować performansem? Dlaczego pan sam przestał robić performansy? No, ja спасибо za dwa вопросы. Dziękuję za te dwa pytania. Ja odpowiem od razu na drugie. Ja nawet nie zaczynałem robić performance'ów. Chciałem odejść od sztuki i dla mnie to nie był performance, dla mnie to było po prostu próba odejścia jako artysta. Ja chciałem odejść jako artysta, a nie jako człowiek. I to był akurat taki gest wyjścia z sytuacji, czy ze stanu ludzkiego. Dla mnie osobiście. Ja nie chciałem przyjmować na siebie takiej roli gatunku, jakim jest akcjonizm. To znaczy spróbuję, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy, jak będzie wyglądał ten... To nie było tak, że sobie pomyślałem, a spróbuję swoich sił w radykalnym akcjonizmie. Owszem, dla mnie był to gest, ale takim już ostatnim był gestem, za którym już nie ma żadnej sztuki. Taka była sytuacja. I dla mnie okazało się, że to dokładnie wyszło na odwrót, że właśnie to jest sztuką. I do tej pory, że tak powiem, nie mogę tego w jasny sposób przyjąć. To znaczy, ja chciałbym być takim zwykłym, znaczy ja to zrobiłem jako zwykły człowiek. Ja chciałbym malować piękne obrazy. Mam dobre oko, dobrą rękę, ale tak postanowił los, że zmienił mnie w zwierzę. Dzikie, brudne i właśnie wtedy akurat tak się złożyło, że świetnie zrozumiałem strukturę akcjonizmu, performance'u, że człowiek czerpie natchnienie z czegoś takiego. Wiem, że każdy artysta bierze natchnienie z po prostu czegoś z życia, tak? A nie ma akurat odpowiedniej sytuacji. Rzadko coś się takiego zdarza, że akurat stoimy i o proszę, że stoimy przed płótnem i akurat mamy natchnienie, prawda? I mamy odpowiedni entuzjazm.
O tak, a jeśli chodzi o to, że powiedziałem, że w Rosji o tym się nie mówi, że w Rosji to nie jest rozumiane. W Rosji się o tym nie mówi i w Rosji się tego nie rozumie. Po prostu cały czas pojawiają się artyści, którzy zmuszają do tego, że nie, chociaż przez chwilę mówią o mnie z oburzeniem, że tak jak ktoś kasznie w teatrze i powiem, cicho, cicho, zamknij się, prawda? O tak, no na takiej zasadzie mówią, ale tylko tak. 100 lat performansu. Tak. Jakie 100 lat? Co to za wystawa? Gdzie 100 lat widzieliśmy? Przez 100 lat gdzie widzieliśmy performance? Nigdy w życiu. Nie było żadnego performansu. To była próba konceptualizmu, jakoś rozmazać sztukę lat 90. przez 100 lat. Czyli tak jakby się dało się kawałeczek masła i spróbować to rozmazać jakoś tak, żeby starczyło dla 100 lat. Jakie były performansy w latach 60., jakie w 50., jakie wcześniej były performansy? Może te performance'y, które robili KGB-owcy w gułagach, tak? No, takie to były, owszem. Ale jako sztuka? Nie. I w latach 20. No jakie były wtedy? Wtedy w ogóle nie było takiego gatunku. W Rosji performance pojawił się po raz pierwszy praktycznie wraz z człowiekiem psem. Plus minus, powiedzmy. No, Tolik coś tam zrobił jeszcze w latach 90. I to było związane tylko z jednym okresem. Brakiem jakiejkolwiek kultury. I pod tym względem było to unikalne. To była próba stworzenia sztuki. I to była sztuka będąca opozycją dla sztuki zachodniej. A zachodni performance pojawił się na zasadzie zbytku nadmiaru wszystkiego. A więc to było wbrew rzeczom stworzyć sztukę, która nie tworzy przedmiotu, którą się nie da manipulować. To była tendencja na Zachodzie, a w Rosji performance pojawił się, kiedy naprawdę nie było żadnych rzeczy. Nie było ani kolekcjonerów, ani twórczości, ani muzeów, ani galerii, niczego nie było. I dlatego wychodzili goli ludzie i zaczęli krzyczeć, że my jesteśmy sztuką, że sztuka jest tam, gdzie znajduje się artysta. I w tej chwili w Rosji mamy bardzo dużo galerii. No, stosunkowo, prawda? W stosunku do tego, co było muzeów, kolekcji, artystów, bardzo dużo. Ale generalnie wszędzie to jest jedno wielkie gówno. I oni w ogóle nienawidzą Piotrka Pawleńskiego, nienawidzą Pussy Riot, nienawidzą wojny, grupy Wojna, nienawidzą to okno Kulika. A to są jedyni rosyjscy artyści. Także to jest wojna. To jest wojna na poważnie. I oni teraz robią wystawę 100 lat rosyjskiego performansu. A gdzie się mają podziać? Oni byli, tylko byli rozmazani. Pussy Riot nie było, tak, no oczywiście, ale tak, no byli. Tak, ale to manipulatorzy, tak? To są dwie różne rzeczy. To jest putinowska propaganda, tak? Tak. Teraz my z Ukrainą jesteśmy przyjaciółmi, tak? O, i jesteśmy i przyjaciółmi z Rosją, i z Ameryką, i z Polską. W ogóle najfajniejsi ludzie na świecie. I żadnej wojny nie ma. Wszystko jest tak, jak było zawsze. Chcę pani powiedzieć, że Rosja nie przyjaźni się z Ukrainą, a u Poroszenki 5 fabryk pracuje w Rosji i bardzo uczciwie wysyłają pieniądze na Ukrainę. Tak? Produkujemy cukierki i wysyłamy pieniądze za Ukrainę. Jaka wojna? Tak? Cukierki? Także performance zmusza do tego, że się o nim mówi. Zmusza. To jest ważny moment. Nie wiem, no... Ja widzę, że dzięki Bogu, że taka sztuka się pojawiła w latach 70., że została stworzona, tak? Performance, akcjonizm. I taka forma pozwala w państwie totalitarnym... O! Nawet nie mogę tego nazwać... Nawet nie mogę nazwać współczesnej Rosji państwem totalitarnym, ponieważ ona w ogóle nie odpowiada klasycznym kanonom tegoż. Znaczy, naprawdę mamy wolną przedsiębiorczość, swobodną przedsiębiorczość. Mamy otwarte wszystkie granice. Jedź sobie, gdzie chcesz.
Możesz sobie pojechać. Mamy swobodę wypowiedzi. Oczywiście. Później mogą gdzieś tam pobić się gdzieś tam na klatce schodowej, tak? No ale generalnie wszystkie symptomy swobody są. To nie jest sytuacja jak w Związku Radzieckim, gdzie wszystko było formalnie zabronione. To nie jest sytuacja jak za caratu, ale też nie jest to kapitalizm. Mam wielu przyjaciół w Niemczech, którzy chcieliby pojechać do Rosji. Oni mówią, macie taką swobodę, no możesz dostać w łeb, tak? No, rób sobie co chcesz, a wszystko pozostanie. Tak. Jakoś specjalnie nie męczą za podatki, tak? No, to jest taka praktycznie prawie anarchia. Rozumiecie Państwo? A ja to opowiadam z wewnątrz, od siebie, tak? Że wiem, że to na zewnątrz trochę jest inaczej, ktoś do tego może podchodzić, ale trzeba jakoś żyć. Trzeba znaleźć sposób na rozmowę międzyludzką i jest bardzo dużo tego, że tak? To jakieś takie drobne jaskinie, bardzo dużo fajnych ludzi, niesamowita atmosfera. Tak? I wszyscy takie są, jakby szpiegowie, szpiedzy, tak? Gdzieś tam. Tak, ale trzeba się zdecydować, że kto pracuje z jakim wywiadem, tak? Ale jest, nadal są fajne stosunki między ludźmi. Ludzie bardzo lubią się nawzajem, a jednocześnie nienawidzą, czyli żyją tego typu namiętnościami. Może w tym jest taka siła. Ja sam jestem Ukraińcem, ale uciekłem z Ukrainy. Mnie było bardzo ciężko na Ukrainie. Bardzo jest skorumpowana Ukraina, jakaś taka trudna kultura, może dobra dla Zachodu. Ale z punktu widzenia sztuki nie była zbyt ciekawa. Chociaż oczywiście jest bardzo dużo dobrych artystów ukraińskich. Kabakow na przykład. Borys Michajłow, Buchakow. Malewicz, to oni wszyscy są z Ukrainy? Czy byli? Prawdę mówię. Tak, mam nadzieję, że odpowiedziałem na te dwa problemy. A pani tutaj uciekła, tak? Się zdenerwowała. A nie, przepraszam, nie chciałem pani urazić. Następne pytanie. Tak. Pan tutaj w różowym. Bardzo proszę. Dziewczyny. Tak, proszę bardzo. Seks jeszcze jest w Rosji? Wcześniej nie było. Za komunizmu nie było. Komunizm nie pozwala na seks. To znaczy pozwala na życie nieskończone, prawda? Do tej pory Lenin jest żywy. I te kwestie są bardzo ciekawe. Czy akcjonizm to jest sztuka, czy też nie jest? To znaczy to ciekawe, że po sztuce coś zostaje. Pozostaje jakiś ślad, jakiś produkt. Po pisarzu zostaje książka, no? Jako tekst. Po poecie pozostaje wiersz. Po filmowcu pozostaje film, prawda? Po artyście zostają rysunki czy rzeźby. A co zostaje od performancera? Dokumentacja, no wiecie Państwo, dokumentacja. Można udokumentować, to tak jakby dokumentować, jak Lew Tolstoj pisze Wojnę i pokój, tak? A jak ktoś nie czytał Wojny i pokoju, no to tak... No, to jaką pozę zajął Lew Tolstoj, niewiele nam powie. Akcjonizm to jest sztuka przyszłości. A sztuka przyszłości to jest tak jak dyski, prawda? No, pamiętacie Państwo, jak były takie wielkie dyskietki, prawda? Później CD-ROM, DVD-ROM, w tej chwili flash disk, prawda? A wkrótce w ogóle nic nie będzie, tak? Jak nośniki danych. O. Wszystko będzie bardzo ulotne. Będzie szybko się pojawiać i szybko zniknąć. O ile się wcześniej człowiek tym stresował, prawda? Bo, że to zrobił mój dziadek, ja ci to oddaję, a ty teraz proszę oddaj to swojemu wnukowi. A teraz to jest gówno, to w ogóle jest nic nie warte, nic nie trzeba podawać. Teraz wnuki są mądrzejsze od rodziców.
i dziadków. I to będzie się tylko wzmacniać. I potrzebna jest sztuka, która będzie działała bardzo szybko, ale tylko w danej chwili. Tak jak będzie tymczasowa sztuka. Wielka sztuka, ale, a wszystko, co jest stałe, jest takie powiedzenie, czarownicy tak mówią, że demony zawsze chcą, żeby tymczasowe stało się wiecznym, a wieczne tymczasowym. I to jest prawdziwa sztuka, tak jak życie jest tymczasowa. I dlatego jest piękna, że znikąd się nie wzięła i nie wiadomo, gdzie zniknie. I teraz w tym nowa sztuka to jest właśnie akcjonizm. I w tym sensie przeciwstawiają się starej sztuce. To jest nowa linia i dlatego jest tak dużo koncepcji akcjonizmu. Teraz nawet pojawił się modny termin w Ameryce. W ogóle nikt nie wygłasza wykładów. Wszyscy czytają wykłady i robią performance. To znaczy tak, siedzi sobie wykładowca, czyta i o tak robi. O tak. I generalnie nieważne, o czym mówimy, ale jak ja się zachowuję, prawda? Tak, że ktoś się zachowuje dziwnie, prawda? Że przyjeżdża Rosalinda Krauss i mówi tak. I mówi, wolność kobiet. I zaczyna się drapać po tyłku. Tak? Tak. No, nic takiego nie powiedział, ale jako człowiek jest bardzo ciekawa. Przeważnie wykładowca mówi o czymś takim, prawda? No, o czymś wielkim, prawda? A ona mówi o tym, jak się skrobie po piersi, tak? No, o, tak, głaska się, tak? A i mówi o raku, tak? A wszyscy mówią, mówimy o raku, prawda? A wreszcie mówię, czy dobrześmy zrobili, że daliśmy wolność kobietom? Czy ta kobieta jest szczęśliwa? A tak na przykład państwo islamskie, po co ono się pcha do Europy? Po co w ogóle muzułmanie lecą do Europy? Panuje takie przekonanie, że to kobiety zachodnie są niezadowolone z tego, że co się stało z zachodnimi mężczyznami, prawda? No i w tym momencie godzą się na to, żeby zbombardować Libię i żeby później potem pojawili się mocni mężczyźni muzułmańscy, prawda? I to jest coś takiego, tak? To też jest akcjonizm. Także w tym momencie jest kwestia tego, jak można podchodzić do tego gestu. To jest przyjmowany jako materialność, ale do tego potrzebna jest jeszcze odwaga. Odwaga, że wszyscy będą przeciwko tobie, tak jak Piotr Pawleński. I to jest bardzo tragiczna rola. To jest całkowita samotność, na którą mogą sobie pozwolić bardzo nieliczni ludzie, święci. A? Przeważnie gdzieś tam się chowamy za jakieś stereotypy. No, tak. My jesteśmy Ukraińcami, my jesteśmy prawosławni, a my jesteśmy artystami, prawda? Jakieś tam my, wielkie my, których nie było, nie ma i nigdy nie będzie. To jest czysta manipulacja, czyste oszustwo. Pytania? Proszę zadawać pytania. Raz. Co zrobić z mauzoleum? Nikogo to nie interesuje. Tak. To są, państwo w końcu mieszkacie na tej planecie. A to jest świątynia szatana. Nam jest łatwo w Moskwie. Tam już nie ma ludzi. Wszyscy ludzie wyjechali na zachód. Zostały tylko same demony albo święci. Ale świętych specjalnie tam nie widziałem. Także cześć diabły, tak się ludzie często witają. Dzień dobry. Tak? Co tam nowego? Jak dzieci? Was to nie interesuje, tak? Mauzoleum was nie interesuje. No dobra, rozumiem. Co tam? Tak, Bóg was interesuje? Tak, ale wy macie swojego Boga. Papieża, Polaka, tak? Tak, nadal jest papież, dłużej nie. Tak. Trzeba by zrobić tak, żeby zawsze papież był Polakiem.
No to co, teraz będziemy tańcować, tańczyć, tak? Dziękuję za uwagę. A jest, jeszcze było pytanie. Wapros? Jeszcze wapros. Ja jeszcze na koniec chciałam zapytać o pana poczucie pana poczucie wolności po tych performance'ach. Jak to pana zmieniło, tak, nie wiem, pana poczucie, tak jakieś pana odwagę do wyrażania siebie? Jak to wpłynęło? Tak osobiście. Спасибо. Прекрасный вопрос. Dziękuję, świetne pytanie. Po dosłownie dwóch, trzech pierwszych performansach radykalnych przeżyłem taką transformację. Przed samym performansem było to coś strasznego, tak? Taki całkowity brak pewności. Było coś takiego, ale potem człowiek ma ochotę umrzeć. Ale przechodzą trzy dni, mijają trzy dni po performansie i też ogarnia człowieka taka euforia, to są takie trzy dni euforyczne i potem przez trzy dni człowiek tak, znaczy ja rozumiem Piotrka Pawleńskiego, doskonale go rozumiem, że on jest taki odważny, go to rozpiera dosłownie ta odwaga i nawet milicja z nim nie może nic zrobić, gliniarze go nie mogą w ogóle złapać, on się w ogóle się niczego nie boi. Dochodzi do czegoś takiego, taki jakby wzrost, takie, że ja w dzieciństwie bardzo nie chciałem zostać kimkolwiek. Spotykałem z ludźmi, którzy tam, osoby dorosłe to byli tak jakby postaci, tak, że to jakieś takie niekonkretne. No tak, że ktoś stał się taką postacią karykaturalną, tak, i już się nie zmieni, a ja chciałem mieć taką możliwość, żeby być i tym, i tamtym. I nagle zostajesz psem. I nie po prostu tak, że ciebie tak identyfikują, ciebie tak nazywają, że nawet ludzie, którzy odnoszą się do ciebie dobrze, na początku, a teraz jesteś w gościach i jesteś znany jako człowiek pies. Dlaczego nie powiedzą po prostu artysta? Nie no, to ciekawe, nie? I walczysz z tym przypisaniem imienia, tak? Z taką nominacją, ktoś mówi, a kim tak naprawdę jesteś? No nie jesteś psem, a jak nie to kim? I rozumiesz, że dopóki się nikim nie stałeś, dopóki ci nie przypisano im jakiejś nazwy, to możesz być wszym. Możesz sobie wyobrażać, że jesteś bohaterem, jakimś tam czarodziejem, kimś niesamowitym, kimkolwiek. Ale to jest... No a kiedy musisz kimś się stać, to stajesz się nikim. Rozsypujesz się jak domek z kart, albo stajesz się jakimś mało istotnym. To jest męstwo, przyjąć swoją rzeczywistość taką, jaka nam przypadła, jaką jest. To jest takie dziwne uczucie siły i ciężar zarazem, że w oczach ludzi może wyglądasz śmieszniej, żałośniej, nijak, ale jesteś prawdziwy. Wcześniej tej prawdziwości nie masz. Wcześniej jesteś takim obłokiem ubranym w spodnie, jak to pisał artysta. I tutaj właśnie zaczyna się ta praca. Dostajesz materiał budowlany na siebie. Możesz go nagrzewać, możesz go wypolerować, możesz go wymalować. Ten materiał zaczyna żyć swoim życiem. I to jest bardzo trudne, żeby przyjąć siebie takim, jakim się jest. Ze swoim nosem, oczami, nerwami i wszystkim innym. Ale stopniowo to się dzieje, myślę, że właśnie przed śmiercią bardzo się polubię. Ale fajnie, nie? No po prostu jak Lenin, nie? Obudzimy się i tyle. Fajne. No i dobrze. No to znaczy, że wykonałem obowiązek, przyjąłem to życie. A jakie jest to życie? Kto tam był tyranem, kto bohaterem? To już nie jest istotne. Ale żeby zostać tym czymś, to trzeba kimś być. No, Piotr stał się bohaterem, a ja zostałem psem, no i tyle.
Powiedzieli, że może być kim chcesz, zostałem psem. A ludzie, którzy nie zostali nikim, nie będą nikim. Tak i odejdą z tego życia. Księżyc pożre ich duszę. Jeszcze 2%. Интересно было бы также провести такие аналогии по-русски между Россией 90-х годов, а Польшей 90-х годов, между критическим искусством, которое все-таки также и тут затрагивало весьма болезненные общественные некоторые моменты. Мне кажется, что все-таки тут некоторые параллели можно бы навести на этом уровне. Я вообще уверен, абсолютно jestem przekonany, że taki czas jeszcze nadejdzie. Kiedy trochę tak, no to okrzepnie ta sytuacja, lata 90. No to był czas upadku Związku Radzieckiego. Jeszcze będzie to wszystko uświadomione sobie przez przestrzeń poradziecką i przez Zachód też. Jeżeli w latach 90. to było takie no sztuczna taka przyjaźń, no próba przynajmniej tego, żeby w jakikolwiek sposób te mosty przełożyć, to za lat, nie wiem, 10 może, 15. Ten temat tego, jak trafiliśmy w tę sytuację, stanie się bardzo aktualny i wszystkie odpowiedzi właśnie będą w tych 90-tych latach. Przecież to społeczeństwo, które pojawiło się w Polsce, ono w dużej mierze nie jest już z czasów sowieckich. Tam są pewne resztki, ale to były lata 90. O, Lech Wałęsa, prawda, i cała ta walka. Kiedy, że tak powiem, zakręciło się to swobodne, demokratyczne życie. Kiedy powstały instytucje nowe, pojawiły się osobistości ludzi. A dlaczego się to pojawiło? No bo upadł system. Bo upadł gigantyczny system i każdy zaczął budować swój własny. To jest bardzo ciekawe, żeby potem na to popatrzeć. Tak czy inaczej, no, mieszkamy na jednej planecie, tak czy inaczej jesteśmy braćmi i siostrami, tak czy inaczej będziemy leżeć w jednej tej samej ziemi. Wszyscy. I Stalin, i Wałęsa, i papież, i Putin, i Kulik. Dokładnie z tymi samymi robakami będziemy się bujać. Dlatego też dla artysty, dla artysty jest jeszcze pewna możliwość, żeby 90. lata ocenić. I, no, u nas na przykład lata 90. też pod wieloma względami są uważane za najgorszy czas, najpotworniejszy, najbardziej taki niezdarny, nijaki w ogóle. A to był czas wolności, tak jak mówi tutaj koleżanka. Wolności, ale innej, nie tej wolności, którą komuś dano. To była swoboda, której nie można do nikogo dostać, rozumiecie? Wtedy w Rosji w ogóle nic nie można, prawda? Wychodzi człowiek i robi coś takiego, że po prostu, o Jezu, no w żadnym kraju nic takiego się nie widzi. No kto mu dał tę wolność? Kto mu ją może zabrać? Dać można tylko warunki, pieniądze można dać, troskę, ale wolność? Albo nie wiem, pojawiła się wolność zabijania, wolność kłamania, gwałcenia, o też taka wolność. To zawsze można było robić, bez wolności nawet. I kłamać można było, i zabijać, i gwałcić. I to zawsze robili dobrzy, porządni, uczciwi ludzie. Dlatego też wolność jest czymś, czego nie mogło wam zabrać ani dać. To brzmi jak zupełny banał, jak rzecz normalna, ale tak naprawdę każdy w życiu musi dojść do tego sam. W ogóle, jeżeli człowiek sobie stawia takie pytania. No bo rozumiecie sami, pokonać strach jest nietrudno. O wiele trudniej jest pokonać złość. Złość, wściekłość, nienawiść. Strach właśnie z tego się bierze. Że kogoś nienawidzimy, że na kogoś się złościmy, ale nie możemy realizować tej złości praktycznie. No bo tamten jest straszniejszy. No. Sytuacja nas przerasta. I pojawia się strach. A może właśnie nie należy z tym walczyć? Może trzeba artystycznie na to popatrzeć? A artysta musi być poza konfliktem. To jest bardzo ważna rzecz. Artysta nie jest poetą obywatelskim. Jak tylko pojawia się człowiek, który mówi, że poetą możesz nie być, ale obywatelem jesteś być zobowiązany. Słyszeliście może coś takiego? Nie macie czegoś takiego? Nie? A u nas takie było. Że poetą możesz nie być, ale obywatelem obowiązkowo. To jest bydlęctwo, słuchajcie. To jest kłamstwo.
To jest człowiek, który zaciągnie was w jakiś wir gówna ideologicznego, propagandę jakiegoś fałszywej nauki. Artysta i sztuka jest temu równoległa, ale równoległość ta gwarantuje też możliwości krytycznego oglądu nawet w najtrudniejszych czasach. To jest ważna chwila. Nie wiem, czy rozumie to wielki polski artysta Żmijewski. No, jak udowodniły te biennale berlińskie, chyba nie do końca. Zrobił tę wystawę, która... Tam trzeba rozdawać dyplomy za heroizm, za bohaterstwo, ale artyści to jest gówno. Nawet nie wiadomo, skąd ich wziął w ogóle. No nie wiem, może właśnie to było zadanie, prawda? Jestem tak wielki, a wszyscy inni wokół mnie to gówno. Ale ja jestem ten wielki Żmijewski, nie? No nie wiem, może tak. Zdarza się takim ludziom czasem, że ktoś od... Że w ogóle tam człowiek zaczyna niszczyć wszystkich i wszystko, że on jest taki właśnie herostratem takim. No też artysta, nie? W pewnym sensie, ale słabym. I zaprosił wojnę? No ale słuchajcie, no, ci ludzie wychowali się w moim warsztacie, bardzo utalentowani, ale to są tak naprawdę bezpryncypialni barbarzyńcy. Oni mogą sprzeciwić się systemowi tylko dlatego, że są oszustami bez pryncypiów, że są cyniczni, bo są bezczelni. I temu bezczelnemu systemowi są w stanie się przeciwstawić. Niemniej jakości, wartości moralne są dobre tylko dla walki z terroryzmem. A poza tym w życiu... Czyli Żmijewski, nie? Zaprasza ich do Berlina, żeby ocenić innych artystów. Z etycznego punktu widzenia. No, nie da się zaprzeczyć, ocenili. Mówię tylko o tym, jakie gówno to wszystko jest i niech zdechnie. To Pussy Riot. No, wybaczcie, no ale... Więc mam nadzieję, że Adam Mniszek... Szymczyk. Naprawdę tę sztukę lubi. Bardzo mam nadzieję. Nie, to widać, że to już widać od razu, że nie robi takich popularnych, prawda, gestów, informacji. Nie, on już jest nauczony. Nie, no wszystko się tak pojawia. Kiedy pojawia się jeden debil, to pojawiają się też mądrzy. To jest taka, no, zależność. Życie nie lubi pustki. Jeden wielki idiota i jeden wielki inteligent. No ale to tak już się podlizuje, nie? No co, panie i panowie? Pójdziemy się napić jakiegoś mocniejszego i na nowy dzień nadchodzi. Dziękuję bardzo. W takim razie przede wszystkim dziękuję Olegowi za te cenne refleksje o sztuce, ale myślę, że nie tylko o sztuce. I powiedział dużo ciekawych rzeczy także na inne tematy istotne. Także dziękuję bardzo.